Witam wszystkich serdecznie, mówi do Was Kapelusznik. Zapraszam serdecznie na kolejne omówienie rozdziału w moim wykonaniu. Zostawcie subskrypcję, komentarz oraz łapkę w górę i zaczynamy. Odnośnie okładki powiem tylko tyle. Pudding zebrała w sobie wszystkie siły i przekroczyła 9000 jednostek. I uderzyła z pełną parą w brata Sanjiego. Sam stricte rozdział zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy poprzednio. Dowiadujemy się z rozmowy Momo i Yamato, że część stron dziennika Odena została oderwana. Czyli oboje nie wiedzą o najważniejszych rzeczach w serii, takich jak Vola D, Pusty Wiek i Joy Boy. Zatem Yamato może dołączyć do załogi, ponieważ ludzie zarzucali jej, iż zna z dziennika Odena najważniejsze tajemnice tego świata, przez co nie będzie mogła dołączyć do załogi. No cóż, niestety się pomylili. No i Zunisza potwierdza raczej oczywistą rzecz, że jest tutaj na rozkazy Momo do ataku. I zapewne skosi rządową flotę, co już zresztą mówiłem. Momo w owej rozmowie porównuje się do ojca. Twierdzi, że nie będzie w stanie unieść legendy swojego taty i powątpiewa w otwarcie kraju na świat. W tym martwi się o mieszkańców kraju Wano. Bo to wcale nie musi oznaczać czegoś dobrego dla ich kraju. Tutaj pochwalę Momo, ponieważ pomyślał jak prawdziwy przywódca. To od jego decyzji zależy życie mieszkańców kraju, więc wątpliwości odnośnie tak ważnej decyzji są słuszne. Idąc dalej, Raizo nareszcie zakończył swoją walkę i Jinbe go ratuje. No i wyłania się także Orochi, który jest sfrustrowany całą sytuacją. Denerwuje się również na Kumurasaki, która gra melodię o nazwie Księżniczka Księżyca. I tak swoją drogą Oden nazywał własną córkę. Orochi zastanawia się również, gdzie jest jego podopieczny Fuku, no i co się stało finalnie z Kanzebo. W wyniku przypadku spada na Orochiego kupa gruzu i nie może się wydostać za pomocą przemiany, ponieważ Hiori dziabnęła go igłą z kamienia morskiego, który blokuje moce jego owocu. Powiem tak, że myślnicy na Wano serio znają się na swojej robocie. Orochi wytyka Kumurasaki, że ona go kocha, ale zostaje wyśmiany. Hiori dosłownie drwi z niego i przyznaje się do bycia córką Odena. Mówi, że nosiła maskę podczas gry, ponieważ uśmiechała się i nie chciała tego pokazywać Orochiemu, który jest oczywiście w szoku. Doceniam w tym miejscu, że Hiori jako księżniczka oraz córka Odena faktycznie osobiście chce się zemścić na Orochim i nie rzucała słów na wiatr. I nie jest typową One Piece'ową księżniczką. Doceniam również to, że użyła igły z kamienia morskiego, kompletnie się tego nie spodziewałem i raczej obstawiałem tutaj coś w stylu trucizny. Warto podkreślić jeszcze to, że od dawna nie widzieliśmy Denjiro, a do tej pory Oda nie ukazał nam też hybrydy Orochiego, więc podejrzewam, że tutaj musi się jeszcze odwalić jakiś plot twist. Co ciekawe, gdyby Orochi spłonął pod toną gruzu, byłoby to symboliczne nawiązanie do śmierci Odena, który został ugotowany. Zginąłby w podobny sposób co największy wróg. Izo remisuje za agentem CP0 o nazwie Macha, czy tam Macha. Chłop ledwo żywy, a jednak daje radę się utrzymać przy agentach CP0, którzy, przypominam, traktują tę wojnę jak wakacje. Widać obrażenia u obu panów, więc Izo serio tanio skóry nie sprzedał. Oda udowadnia, że agenci CP0 są mocni, ale bez przesady. Posiadają wystarczający poziom, by walczyć supernowas czy oficerami Yonko, ale bez znaczącej przewagi. A mówię o tym, gdyż ludzie pisali, iż mogą być na poziomie admirałów, no bez przesady. Gdyby wszyscy agenci CP0 byli tak silni, to już dawno powinni pokonać wszystkich Yonko razem z całą marynarką. Ich lider może być oczywiście na poziomie admirała. No ale dobra, wróćmy do rozdziału. Drake wstaje i takie, kolejna postać wstaje podczas tego arku po przegranej? Warto jednak przypomnieć, że 1% szans na przeżycie od Hawkinsa dotyczy jego osoby, więc może opcjonalnie zginąć.
jeden z agentów CP0 dostał rozkaz, żeby wyeliminować Luffy'ego. Cóż, nagle rząd stwierdza, że w trakcie wojny na Wano trzeba gumiaka wyeliminować. I staje się on celem numer jeden nad Robin. Nie znamy powodów, ale ja się modlę, żeby nie chodziło o kwestię jego owocu, bo Gorosei na spotkaniu mogła mówić właśnie o jego owocu, chociaż to tylko mój domysł. Agent CP0 jest oczywiście przerażony rozkazem, bo nie chce wchodzić w trakcie walki między Luffy a Kaido, stwierdza, że będzie po nim. I jak mówiłem, głupotą będzie to, jeżeli po 1000 rozdziałach starszyzna 5 gwiazd nagle się skapła, że owoc protagonisty jest jakiś wyjątkowy. Mamy następnie Usopa niechcącego, by Kiku i Kiemon umarli, Karot oraz Minkowie sobie biegają, Franky ratuje Zoro przed upadkiem, Zeus i Nami rozmawiają o porażce Big Mom i Marco leczy zwierzątka Tamy. Marco mówi, że rozpadająca się Onigashima jest najniebezpieczniejszą wyspą na świecie, Law i Kid gadają o tym, że już nic nie zrobią i Luffy sam musi dać sobie radę na dachu. Powracamy na dach i Kaido jest wściekły, że Lin-Lin przegrała. Przy czym Luffy jest pod wrażeniem Lawa i Kida, którzy jako pierwsi w serii, nie Luffy, pokonali Imperatora. Bardzo mi się podoba to, że Smog wyczuł jej porażkę przy pomocy haki obserwacji. Dostajemy młodą Lin-Lin w retrosach, która dziwi się wiekowi młodego Kaido i mówi mu, żeby nie ufał Roxowi. Młoda, dorosła Lin-Lin jest mega wesoła oraz charyzmatyczna. Pytanie, co się stało, że tak zgorzkniała na starość. Kaido nawet płacze nad tym, że nie zdobędzie razem z Big Mom skarbu One Piece. W międzyczasie Luffy odpala Snakemana i używa nowego ataku Hydra, który jest bardzo podobny do Black Mamby, który użył na Katakurim. Mówi, że to jest jego finalny tryb czwarty, co nam zwiastuje już ostatni etap walki. Co zresztą też musi być prawdą, bo Gumia kolejny przerwi na regenerację sił już nie dostanie, a sam pewnie już jedzie na oparach. Słomek powiada także, że nie interesują go ambicje Kaido i nie chciałby podążać taką drogą jak on, która wymagałaby cierpienia innych osób. No i chce wykopać Kaido z Wano. Tym zakończyliśmy rozdział. Końcówka rozdziału chyba była najlepszą jego częścią. Dostaliśmy ogółem sporo informacji niż stricte walki. Niektóre wątki poszły zdecydowanie do przodu i generalnie czuć zbliżający się koniec bitwy. Podsumowując, bardzo przejściowy rozdział, który jest zwiastunem powolnego końca. Jego ocena to mocne 5 na 10. Czy mam coś więcej do dodania? Nie. Także ja byłem Kapelusznik. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli się materiał podobał, oraz o łapkę w górę z komentarzem i do zobaczenia w następnych materiałach.